Cześć, cześć, kochani widzowie, to ja, Miss Ani. Dzisiaj sobie otworzyłem małego rzecz, nawet widzowie, już widzicie kawałek. Są widzowie to saszetki kart, widzowie, jak widzicie, od razu już wam pokazuję. To są widzowie saszetki kart Lego Ninjago Training Game, seria Shyuma, następny poziom, Simbaut. Jak widzicie po cenie, no to kosztowało to 2,50 widzowie, z tego względu, że ja zakupiłam widzowie te saszetki dwie. W takim tanim widzowie kiosku i pomyślałam, że dla was otworzę. No po co miałam nie nagrywać, ale mówię, a niech będzie, to nagram taki widzowie dzisiaj krótszy odcinek. No i zobaczymy, co mi się tu trafi. Wiemy, że teraz jest 8 seria, ale widzowie, w jakiś jeszcze jest widzowie seria, jak widzicie, 7. Następny poziom. No ale dobra. No to jakby za te dwie widzowie zapłaciłem ponad 5 zł. To jeszcze nie najgorzej, widzowie, za 5 zł, bo teraz widzicie, jaka jest cena za jedną saszetkę normalnie, ponad 6 zł, a tutaj ten. I tutaj w ogóle nie założyłam, że tutaj, jakie tu są jeszcze karty. I zobaczymy, co może się trafić. Może by się trafiła jakaś dobra karta, jakaś, może na przykład jakaś ultra kart holograficznych albo mega karta. No zobaczymy, widzowie, co mi się trafi. No i widzicie, tu mamy Jaya i Kaya. Jak coś, to nie, chyba wam nie przeszkadzają to chyba ceny. Tu jak coś, to możemy przy jednej... O, nawet widzowie zdejmować, nawet to nie będzie przeszkadzać. A tu Kaya... No chyba się nie da zdejmować, ale poczekajcie, może mi się uda. Czekaj, was odstawię, jak mi się uda, to po prostu, żeby tak ładnie to wyglądało. A jak mi się nie uda, no to po prostu trudno. Tak, ja nie wiem, czy je zostawię, te saszetki po kartach. Bo chyba mam. Dobra, jak coś, widzowie, to udało mi się zdjąć oczywiście naklejki, żeby nam nie przeszkadzały. Żeby bardziej się, żeby to tak źle nie wyglądało. To ja na razie dziękuję, kuku. No i tak, widzowie, te karty wyglądają. Mamy tutaj Jaya i Kaya, bo takie tylko były. No i co, widzowie, nie będziemy przedłużając, to co, otwieramy te karty. Ja, widzowie, w sumie zakupiłam, bo mówię, cena ale jakaś skromna, mówię, to jest najgorzej. Biorę tylko, widzowie, nożyczki, bo może uda mi się, bo nie wiem, czy ja zostawiłam sobie takie saszetki kart. Jak mi się uda otworzyć tak, żeby je nie zniszczyć, to będzie cud. A jak się zepsują, to chyba się nic nie stanie. O! Saszetkiem się udało. To otwieramy, jak coś, pierwszą, widzowie, z Jayem. O! Może tak was, widzowie, wezmę. Otworzyłem pierwszą z Jayem. A Kaya jeszcze na razie odłożę. No i zobaczymy, co mi się trafi. Jak mi się uda je wyjąć, bo jak nie, to będę musiała, przepraszam, się tutaj zepsuć saszetkę, ale chyba się inaczej nie da. Tylko ładnie sobie otworzyłam. No dobra, jakoś to otworzymy. Tak, no szkoda będzie, no ale chciałam ładnie otworzyć dla was. Ale no, trudno. No dobra, widzowie, karty już mam. Jak ktoś na to zobaczy, czy mam już taką saszetkę. Albo dobra, widzowie, wyrzucę, bo się nie przyda. Miałam na to, żeby wystawić, ale no, jak się tak stało, no dobra. Karty już mam, jak widzicie. Nie wiem, jak was wstawić, bo widzowie, nie mam jak dojścia do tych kart. No i dobra. Ja to sobie posegreguję, bo widzę, że niektóre karty tam. Aha. No dobra, widzowie. To zrobimy tak, że poszkładamy z tego względu, że chcę zacząć od takiej tej. To trochę podosujemy, żeby zostawić se tam. No dobra. Pierwszą kartą, która mi się tu wylosowała, jest nam doświadczony Kai. No i widać, że jest z Legacy. Spoko karta, nie powiem, widzowie. I mamy tu miecz ognia. Okej.
Kolejną jest, o, jaka się fajnie, zobaczcie, trafił mi się doświadczony Kaja, teraz doświadczona Nija mi się trafiła w stroju Iwo, ładnie wygląda, widzę w tym stroju Nija i fajny ma ten miecz, jak widzicie. No i oczywiście siłę ten, to możecie tu sobie zatrzymać, poczytać, tak samo jak z Kajem, żeby nie przedłużając. Fajnie widzę, jak ona wygląda w tym stroju Nija. Doświadczona Nia. Ok. Kolejna karta jest. Co mi się trafiło? Płaszczkowy Rydwan w akcji. Akcja. Przeciwnik nie może zagrywać żadną z kart ze swojego stosu zużytych kart. Aha. I widać, że to jest takie trochę narysowane aminowo i mamy tu kalmara naszego. Okej, okay. Też fajne, takie inaczej, takie rysunkowe. A i zapomniałam powiedzieć, że tutaj jest jak coś ponad 5 kart. To chciałam sobie was dodać jeszcze. Dobra, kolejna karta jest, widzowie, gotowi do turnieju. I to jest zasadzka. Wszystkie karty akcji lub zasad ze stosu tych kart dodaj do swojej talii. Potasuj talię. Okej, okay. Mamy tutaj Jaya z sezonu 13, jak widzicie, w swojej zbroi. Ok. No i ostatnia karta jest, już wam pokazuję. Tadam! I to jest chyba, nie wiem, czy dobrze myślę, chyba ta mega karta, albo nie wiem, napiszcie mi kod, że ja się nie znam, ale widać, że to jest, widzowie, jakaś ekskluzywna i to jest mega pojedynek. I to jest chyba ta mega karta, tak? Poczekajcie, widzowie, ja zobaczę, co jest na zasadzce. Czekajcie, bo ultra holograficzny chyba to nie jest ta, ale nie wiem. Karta wyższego poziomu, mega karta, no ale to zobaczcie, pisze mega pojedynek. No nie wiem, napiszcie w komentarzu, która to z nich, bo ja się nie znam, ale to jest chyba jakaś chyba mega karta, no ale dobra. Tu mamy mega pojedynek Kai i gdy karta postaci przekrywa pojedynek, jest odkładana na stos użytych kart swojego właściciela. Okej, okay, no ale fajnie się to mieli, takie chmury jakieś, no fajnie to wygląda naprawdę. I jak coś to jest Kai, widzę Iwo i tutaj jeszcze fajnie się to błyszczy, bo tutaj reszta to tak, oprócz tego wzoru się nic innego nie błyszczy i to tło się jeszcze błyszczy. Ładnie to wygląda. To widzę na spoko, ja mi się nie wydaje, że coś z tych kart chyba wylosowałam, bo nawet szczęście mi sprzyjało tutaj w tej saszatce z Jayem. No to okej. Okay. Sobie odłożymy. No i dobra, otworzymy sobie, widzowie, teraz z Kajem. Zobaczymy, co Kaj ma na oferowania. Spróbuję też tak, widzowie, otworzyć, a jak mi się nie uda, no to też wyrzucę. Dobra, jak chcesz tutaj kawałek sobie wyrzucę, bo to mi nie będzie, widzowie, potrzebne. Aha. Otwierałam, chciałam ładnie otworzyć, ale mi się tak zepsuło. No to widzowie, nie będę już się bawiła tym, bo teraz zrobiłam, wiecie, wszystkie papierowe i tak trudniej. Coś tam. No ale dobra, już nie będę się tym. Zobaczymy, co mi się trafi. Zaszedł sobie już folię ten. Tu ja nie wiem, zobaczcie, że czasem niektóre tak się trafią, że nie wiem, źle oni czasami niektóre, jak powiedzieć, ten. Ja, widzowie, zrobię tak, żeby, nie wiem jak to zrobić, widzowie, bo chcę, widzowie, wam tak zrobić, żebyśmy tą, ten, to dobra, o. O, zrobimy tak, tak i tak, żebyśmy mogli zacząć od tej karty, która nam się jakby pierwsza. O nie. I tak zrobiłam, że nie jest to, co nie, no dobra, widzowie. Ona musi być na końcu, ta, bo już zauważyłam, nie wiem, czy widzieliście, no ale dobra. Pierwszą kartą jest, o, akcja, wgięty zderzak. Połóż te karty na karcie pojazdu twojej przeciwnika, dopóki nie zagra kolejny pojazd, wszystkie i zmniejszają się o minus 30. Efekty karty pojazdu pozostają bez zmian. I tu mamy
rysunkowo tutaj Jaya w swoim nurkowym tym chyba chce zanurkować. Fajna karta. Kolejna karta jest, widzowie. O! Mówiłam, że nie mam przejścia i zobaczcie. Trafiło mi się to samo tutaj. Dwa znowu akcji mam tutaj to samo. No ale dobra, nie szkodzi, bo ta karta jest spoko. No ale mogło coś innego, no ale okej, okay, niech będzie. Kolejną kartą jest, o, coś nowego. Sprytnie mam tu Zaina. W tej kolejce twoja karta postaci dostaje plus 30 do wartości ataku i broni. Ciągniesz kartę. I mam tu Zaina w perle podwodnej. Fajnie to widzę, wygląda. Też rysunkowo. To chyba mi się tutaj ponad 3 akcje, no, 2 akcje i jeden pojazd. Bo ten... zapomniałam, chyba powiedziałam źle, że to akcja, to jest jak coś pojazd, ten z Kalmarem. No ale dobra, mam jeszcze dwie karty. Kolejną kartą jest, o proszę, zdeterminowany Lloyd Legacy. No i to sobie mamy tego Lloyda w tym takim, gdzie stroju z tych bączków, co wiecie, które teraz się jakiś czas i takie pojawiły, nowe spinery, o. No to... No to fajne, to jest ciekawe, jak w rzeczywistości to widzowie wygląda jak coś. To zobacz. Jak coś, to ja posiadam ten bączek, to jak będziemy otwierać, no to wam pokażę. Bo jak coś, to ja mam ten bączek z nim. No i ostatnia, widzowie, karta. To jest limitowana, bo tak szybko spojrzałam i jest nią. Tadam! I chyba tej karty nie posiadam, ale już widzowie, nie wiem. I to jest, ja nie wiem, widzowie, Lloyd Hydromoc. Wyższy poziom. Połóż tę kartę na kartę bohatera, który jest twoim sojusznikiem. Gdy zagrywasz tą kartą, możesz dobrać do ręki kartę postaci ze swojego zosu użytych kart i od razu nią grać. Pojedynki się odbywają. No to wiecie, mi się wydaje, jak dobrze sądzę, że to jest, widzowie, te limitowane, te... Szkoda, że nie ma folii teraz, ale już. Że te są te... Jedna do trzech, co może się trafić, a to jest chyba ta mega. Jak to jest mega pojedynka, to musi tam być mega, ale nie wiem. Ale fajnie się, widzę, by trafiło, bo w sumie Lloyd się tu trafił i tutaj Lloyd w stroju nurka. Spoko. Widzowie, się nawet spoko trafiła. Jedna się powtórka trafiła, nie najgorzej, widzowie, bo w sumie się trafiła tylko jedna. Ale powiem wam, że to z tych kart to nawet nieźle, widzowie. Nieźle, widzowie, trafiłam. No to co, ja nie będę już przedłużała, no bo co mówić. Mi się, jak coś, do które karty mi się podobają. Widzowie, na pewno mi się podobają te limitowane, bo są fajne. No i z tych też mam tutaj ten, bo trafiły się spoko karty. Wszystkie mają sobie, widzowie, jak... O, fajnie wam tak rozłożę. Ten. Napiszcie w komentarzu, że coś z tych kart trafiliście. No jak widzicie, jedna się powtórka zdarzyła, ale widzowie, to nic nie szkodzi. Tak niżej, widzowie, mi się trafiło. No to co, widzowie, ja się z wami żegnam. Sądzę, że taki troszeczkę jakiś króciutki taki i do otwarcia mini rzecz chyba wam się spodobała. No to co, ja się z wami żegnam. No to na razie.